Nikola, czy uznajesz Jezusa Chrystusa, czy wyznajesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Uznaję. Czy wyrzekasz się bezbożnego życia, życia bez Jezusa Chrystusa? Wyrzekam. Czy ustanawiasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Tak. Okej. Więc ja teraz podaj mi rękę. Chrzest, to jesteś zanurzona w śmierci. I kiedy ja Cię podniosę, wejdziesz w nową rzeczywistość, rzeczywistość Jezusa Chrystusa. Rzeczywistość zmartwychwstania z Jezusa Chrystusa. Więc ja Ciebie teraz zanurzę. Jest to wspaniały moment, kiedy stajesz się widoczna w duchowej rzeczywistości, że przed wszystkimi przyznałaś się, że jesteś córką Boga, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie teraz chrzczę w imię Jezusa Chrystusa. Brawo, Jezus, chwała Tobie, Panie. Amen. Że pójdziesz za Jezusem Chrystusem, że nie pójdziesz ani w lewo, ani w prawo. Ja otwieram niebo błogosławieństwa nad Twoim życiem. Że odsuwam od Ciebie ludzi złych i przewrotnych, idziesz zawsze za Jezusem Chrystusem. Ja modlę się o to, że Twoje serce jest wrażliwe na Boga, że Twoje oczy są otwarte na żywego Jezusa Chrystusa, że masz swoją relację z Nim, że doświadczasz, że On jest realny, że sama wiesz, że możesz zawsze na Nim polegać, że On jest rzeczywistością, że On jest zawsze w zasięgu Twoich modlitw do końca Twoich dni. Amen. Amen. Amen.